Cześć widzowie, a tutaj wam pokażę, jak sytuacja wyglądała z perspektywy przeciwników. No to lecimy. Tutaj Fero dostrzegł mnie po ataku na ich Ki-49 i próbuje wznoszeniem mnie dogonić. Podobnie Foka Reindolf i gdzieś tu jeszcze Zmora będzie. O proszę, jest. Stany energetyczne przeciwników nie są jakieś powalające. Ten ma, jak widzicie, 244 i jas Zmora. O, Zmora to zaraz wykituje niemalże. A Randolph też cienko przędzie. No dobra, to wróćmy sobie na tego C205. O, gdzie on jest, kurde? Ach, tutaj. O i wiem. Postanowiłem podjąć walkę, póki mam nad nimi przewagę energii, chociaż trochę. Jakbym przedłużał pościg, sytuacja mogłaby się obrócić na moją niekorzyść. Fero mnie próbuje na czołówkę niewidzialną amunicją, ale ja się tak bawić nie chcę i omijam. Foka podobnie. I kolonel Guy też próbował szczęścia na czołówkę, ale mu nie wyszło. Fero miał prawie okazję strzelecką, ale ja mu się wywinąłem machnięciem klatkami i otworzyłem sobie sytuację strzelecką do Foki. Kolejny splites powoduje, że Fero nie może we mnie dobrze wycelować. I przy okazji też wywijam się spod ognia z mory. Tutaj przeciwnik niepotrzebnie zrobił tą beczkę. Widzicie, po nieudanym ataku Hinery Comis spowodował opuszczenie nosa szybko w dół i przejście do kolejnego splitesa, przez co Fero nie był w stanie porządnie we mnie wycelować. I splites ze zmienianiem wektora lotu lotkami powoduje, że i tym razem jego ogień jest niecelny. No i zostaliśmy tylko jeden na jednego. Więc odpowiednimi manewrami próbuję zwiększyć jego wektor lotu, znaczy kąt wektora jego lotu od mojego ogona. I co też mi się udaje, bo teraz jest mniej więcej 90 stopni. I zaczynam powoli sytuację strzelecką sobie wypracowywać. Niestety, kiedy mogłem ją strzelić, zabrakło odrobinę celności przez to, że przeciwnik zrobił manewr mijający i został spizgany przez z mojej drużyny. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!